Dzień dobry, witamy Was w kolejnym programie, w którym odkryjemy historię podwileńskich wilutian i szaterni. Chociaż w ostatnim programie zapowiedzieliśmy, że chyba spotkamy się w Rudominie, jednak po drodze do Rudomina nie mogliśmy ominąć tych dwóch miejscowości. Zatem ruszajmy odkrywać dziejowe tajemnice tych miejsc. Wzmianki o wilucianach pochodzą z XVIII wieku. W końcu XVIII wieku te tereny należą do generała Antoniego Chlewińskiego, jednego z dowódców powstania kościuszkowskiego na Litwie. Z inwentarzu z 1798 roku wynika, że było tu w wilucianach 12 gospodarstw. Dziś jest znacznie więcej, gdyż mieszka tu ponad 700 osób. Budowę Poprawczaka rozpoczęto w maju 1899 roku. Interesujące jest to, że pierwszy budynek, który miał stanąć na tym miejscu, przywieziono z wileńskich Lukiszek. Otóż w tzw. dzielnicy muzułmańskiej kupiono drewniany budynek, przywieziono go tutaj i ustanowiono na nowym murowanym fundamencie, a pracami kierował niejaki Mikołaj Mawrykin. Właśnie to on stworzył tu pierwsze gospodarstwo rolnicze, które miało służyć jako Poprawczak. A ciekawostką jest to, że prawdopodobnie ten dom z dzielnicy muzułmańskiej należał do samego Mawrykina, który go sprzedał dla budującego się Poprawczaka. Budowę gmachu centralnego ukończono w 1900 roku. Budynek został zaprojektowany przez inżyniera Leonida Winera. Interesujące jest to, że placówka rozpoczęła pracę dopiero jesienią 1901 roku i była utrzymywana z datek społecznych, lecz nie z dofinansowania państwowego. Tu uczyli się chłopcy w wieku od 10 do 16 lat z okolicznych gubernii, którzy byli kierowani do placówki ze względu na swoje zachowanie się. Właśnie oni byli podzieleni na drużyny, z których każda miała oddzielne pomieszczenie, a comiesięczna rada pedagogiczna decydowała o tym, czy któregoś z nich można już zwolnić z placówki. Właśnie oprócz kierownika to zatrudniano także 9 wychowawców, nauczyciela, księdza, lekarza, felczera, stróża oraz praczkę. Nauczanie w zakładzie odbywało się w 7-letniej szkole, pracującej według zasad szkoły publicznej oraz szkoły rzemieślniczej. Wychowankowie właśnie przechodzili przez kształcenie się rzemiosła. Tu uczono takich specjalności jak ślusarstwo, stolarstwo, ogrodnictwo, rolnictwo i innych potrzebnych w owym czasie specjalności. Interesujące jest to, że właśnie ogrodnicy i rolnicy byli szykowani w folwarku wielucianym, który liczył prawie 300 hektary ziemi. Także nauka odbywała się tu przez cały rok. W okresie od 1 czerwca do 30 września uczono się zasad ogrodnictwa i rolnictwa. Natomiast od 1 października do 31 maja uczono się według programu szkoły podstawowej oraz rzemieślniczej. W czasie I wojny światowej w części budynków Poprawczaku działała żydowska szkoła rolnicza, w której w 1916 roku uczyło się 60 uczniów, którzy tu poznawali nie tylko tajemnice rolnictwa oraz ogrodnictwa, także historię i wiarę Izraelitów. Szkoła ta odpowiadała ówczesnym standardom szkół rolniczych, nie tylko dlatego, że miała 300 hektary ziemi, ale także bogaty ogród drzew owocowych. Po I wojnie światowej rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka, która przyniosła znaczne zniszczenia dla wielucian. Placówka została zajęta przez bandy bolszewickie, które rozgrabiły ją. I dopiero po wypędzeniu bolszewików przez wojsko polskie pozwoliło na wyremontowanie budynków oraz reaktywowanie placówki. W okresie międzywojennym zaplanowano znaczną przebudowę placówki, jednak pomysł tego nigdy nie zrealizowano. Ciekawostką jest to, że budynki Poprawczaku są często utożsamiane z dworem Pusłowskich, którego tu nie było. Te budynki zostały zaprojektowane jako Poprawczak i taką funkcję pełnią do dnia dzisiejszego. W okolicy Wielucian nie było żadnego dworu, najbliższy dwór był w Szaternikach i był bardzo biedny, bo liczył zaledwie tylko 5 pokoi. Ciekawe jest to, że w czasach radzieckich część budynków Poprawczaku została zburzonych, na ich miejscu wybudowano nowoczesne na owy czas i tę funkcję pełnią do dnia dzisiejszego. Z starych budynków pozostał gmach główny, łaźnia oraz kaplica. Спеціально для Поправчака została тут збудована церква православна. В часі Першої війни світової церква була нечинна. В окресі міжвоєнним церква została перебудована на капліцю католицьку. По Другій війні світовій капліця została замінена на дом мішкальний, пізніше був тут склеп,
а допіро знов сталася капліцею, коли Литва одзискала неподлеглость. Дійсь капліця є сподвизванням нашого пана Ісуса Христуса Доброго Пастежа і належить до парафії Найсвєнчої Марії Панни Крульової Покою в Новій Вілейці. Відомо теж, що одним з капелянів Поправчака був ксьонц Юзеф Білявський, який również був адміністратором даної капліці. Отож, по ним тим функції пшеїл ксьонц Станіслав Барановський, який również був і капелянем, і виховавцем Поправчаку. Ніестети, але історія Вєлютян є теж означена трагедією жидів, Голокаустом. Отож, в окресі 1941-1943 року в тим місці вимордовано понад 1000 осіб народовості жидовській з околічних всі і містечок. Отож, зовсім недавно пожегнали ми ветерана армії Крайової Едварда Кляновського, який в часі Другої війни світової був членом плацовки заопатрення армії Крайової в Кардісовці. Доводцем плацовки був Адольф Оляхнович. Однак часами мовлять, що доводцем був Антоній Оляхнович Погорецький. Овшем, Антоній Оляхнович походив з околиць Нової Вілейки, навіть закінчив гімназію Святого Казимежа в Новій Вілейці, однак не був доводцем плацовки в Кардісовці. Староство Шатерницьке в зрудлах історичних є вспоминано ж в 17 віку. Був то майонтик державний і приходив з одного власителя до другого. До двору również належав фольварк. При дорозі проводзонцій до Шумську були również дві карчми. Єдна була називана Чарна, друга – Нескробана. Докладні злокалізовувати, де є двор, є дуже трудно. З того поводу, де ж бракує докладних планів. Дійсь в Шатерниках замішкує понад 150 мешканців. Запрошуємо до субскрибування нашого програму, чекаємо на ваші опінії, лайки, а також захочемо зостати нашими спонсорами за допомогою платформи Patreon.com. Дякуємо за увагу і до побачення в колійних оцінках. І цим разом, напевно, спіткаємося в Рудоміні.